słynnego w Karolewie oraz naszych wspaniałych nauczycieli i uczniów na jedynej i niepowtarzalnej 5. Karolewiady 2015. Dzisiejszą imprezę prowadzą dla Państwa Dominika Jakimczyk, suwając się przez rowy i skacząc przez płoty, bez celu i bez drogi, aż niemało czasu, nabłąkawszy się w końcu wszedł w głębinę lasu i trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem, na wzgórek, co była wczoraj szczęścia jego świadkiem, gdzie dostał ówki leci, zadatek kochania, miejsce jak wiele zwane świątynią dumania. Gdy okiem w koło rzuca, postrzega, to on Telimena, samotna, w myślach pogrążona, od Fiodra się postacią i strojem odmienna. W bieliźnie na kamieniu, sama jak kamienna, twarz schyloną, otwarte, utuliła dłonie, choć nie słyszysz szlochania, znać, że był zaszczony. Daremnie broniło się serce Tadeusza, ulitował się, uczuł, że go żal porusza. Długo oglądał niebem, ukryty za drzewem, na koniec westchnął, rzekł sam do siebie z gniewem. Głupi, cóż ona winna, że ja się dobyłem? Więc wolna głowę mówi za drzewem tym. Gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia, rzuca się w prawo, w lewo, skacze z gros strumienia. Rozkrzyżowana z głosem, rozpuszczony blada, pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się po darmie. Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest ją czarny. Chwyta się za pierś, szyję, stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszany lub ma wielką chorobę, lecz z innej przyczyny pochodziły te ruchy. U bliskiej drzeziny było wielkie mrowisko, owad gospodarz. Snuł się wkoło po trawie ruchawy i czarny. Nie wiedzieć, czy z potrzeby, czy z upodobania. Lubił szczególnie zwiedzać świątynię Dumania. Od stołecznego wzgórka aż po źródła brzegi wydeptał drogę, którą wiódł swoje szeregi. Nieszczęściem Telimena siedziała wśród różki. Mrówki znęcone blaskiem jeludnej pączoszki zbiegły gęsto, zaczęły łaskotać i kąsać. Telimena musiała uciekać, potrząsać, na koniec na murawie siąść i owad łowić. Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić. Oczyszczając sukienkę, aż do łuk się zbliżył. Usta trafem ku dłonią Telimeny zbliżył. W tak przyjaznej postawie, choć nic nie mówili, rany kłótnia swoja przecież się zgodzili. I nie wiedzieć, jak długo trwała wyrozmowa, gdyby ich nie przebudził dzwonek z